Witam, z tej strony Manek i przed nami dzisiaj kolejny unboxing. Nie muszę chyba przedstawić tego pana. Przed nami Skorpion, a dokładnie mówiąc Mortal Kombat 10 edycja kolekcjonerska. No i zobaczmy, co też się w niej znajduje. To znaczy, ja mniej więcej wiem, czego się spodziewać. Będzie tam figurka, będzie tam coś innego też. Ale zobaczymy. Jest to gra, która miała bardzo duży wpływ na to, w jaki sposób wygląda dzisiejszy rynek gier komputerowych, dlatego że przez tą grę, przez ten tytuł, dokładnie mówiąc, bez tego X-a, został stworzony system podziału gier ze względu na klasyfikację wiekową. Właśnie brutalność pierwszego Mortala do tego doprowadziła. Ale... Wróćmy do otwierania. Jak Mortal, to nie może się obyć bez noża. Nie może się obyć bez krwi. Spróbujmy tutaj. Może się uda. Jak najmniej inwazyjnie uszkodzić. Nie lubię, jak tak przyklejają, ale z drugiej strony dobrze, że przyklejone jest. Dlatego, że żadnej fory ta wersja nie miała. W związku z czym, gdyby nie te naklejki, nie miałbym najmniejszej pewności, czy to pudełko nie było wcześniej otwierane na przykład. I tak nie mam, ale zawsze coś tam jest. Tego się pozbędziemy. Tak. Tu mamy samo pudło. Jak ono wygląda? No jak widzicie, mamy Skorpiona. Na górze mamy znak Mortala i w zasadzie po bokach Mortal, Skorpion, Mortal, Skorpion. Na dole nic. Dobra. Jak to otworzyć? Na górze otwieramy. Dobra. Dobra. Mamy dość ciekawy podział. Widzę już, że coś tutaj jest bardzo dużego, ale to wynika z tego też pudełko. Złapmy ostrość. Złapaliśmy ostrość, mam nadzieję. Mniej więcej, dobra. Steelbook. Steelbook z samą grą. Grą Mortal Kombat. Przesuńmy sobie trochę to pudełko. Otwórzmy, zobaczmy, co też w tym steelbooku się znajduje. A więc w nim znajduje się ulotka. Na tyle, której mamy kod do Mortala, którego wam nie pokażę, bo jestem hałem. Mamy ulotkę z Goro, z tyłu której jest kod, którego wam nie pokażę, bo jestem hałem. Mamy ulotkę ze specjalnym złotym skinem Skorpiona, z tyłu którego jest kod, którego wam nie pokażę, bo jestem hałem. I mamy jakąś ulotkę z dodatkami. Ponadto jest metalowa karta pokazująca numer kolekcjonerskiej edycji. O, jak pięknie sfokusowało. Jesteśmy prawie idealnie w połowie. 35643 z 70 000. Także nie jest to aż tak unikalna edycja kolekcjonerska jak Wiedźmina, którą ostatnio otwieraliśmy. Z tyłu nic nie ma, ale przyznam, że tego się nie spodziewałem. I sama sobie rzecz jest fajna. No i mamy oczywiście samą grę na jednej płycie DVD. Dużym plusem jest to, że cały steelbook, jeżeli go złożymy, składa się bardzo ładnie w postać Skorpiona przygotowanego do ataku. Dobra. Tyle jeżeli chodzi o steelbooka i jego zawartość. Zobaczmy, co też tam dalej się znajduje. Dalej znajduje się komiks. Jest to
Mortal Kombat 10 The Blood Tiles Collector's Edition Get Over Here, czyli komiks DC z uniwersum Mortala, z tyłu mamy oczywiście znaczek, pokazujący nam historię najprawdopodobniej Skorpiona, ale nie tylko, dlatego że jak zobaczycie, tutaj mamy jak on się nazywa? Nie Ermac, to nie jest Ermac. To jest jedna z tych nowych postaci, nie klasycznych. Kenshi, chyba Kenshi, jakoś tak. Mamy oczywiście Kunai Skorpiona na łańcuchu, zabijające osobę. Dość ciekawa grafika, chociaż widywałem lepsze. Chociażby bardzo ładna grafika była w komiksie Street Fighter, który był wydawany kiedyś przez Super Comics bodajże. Tak, tutaj mamy trochę już bardziej krwawe, nadal Kunai. Mamy jakąś wariację na temat Kano. Skorpion się pojawia, widoczny jest, rozbryzgi krwi są wszechobecne. Jednak nie robi to aż takiego wrażenia, jakby robiło właśnie przy tamtej technice, jak było w Street Fighterze. I komiks jest bardzo, bardzo cienki. Dlatego, że jak się przyjrzycie... A, co chwilę widzę, tracimy ostrość. Słabostrość. Złap na najpięści, złapią, to jest cholero jedna. No nie chcę łapać. Na tym złapiesz? Dobra, słabostrość. O, jak widzicie, komiks jest bardzo cienki. No i przed nami ostatnia, trzecia rzecz, która jest w tej kolekcjonerce. I najważniejsza rzecz, nie ukrywajmy, komiks to był dodatek. Chociaż liczyłem po cichu, żeby nie był przy, ale... I będzie. Najważniejszy, tak czy siak, jest ten pan, który się tutaj znajduje. Ja osobiście z głównej rywalizacji postaci w serii zawsze byłem za Sub-Zero. Ale Skorpion też ma swój urok. Nigdy go mu nie odbierałem, nigdy nie uważałem, że jest to kijowa postać. I w gruncie rzeczy cieszę się, że mam jego figurkę. Dobra, co możemy powiedzieć o samej figurce Skorpiona? Mamy oczywiście podpis Mortal Kombat 10. Złapiesz ostrość, słabostrość. Proszę cię, żebyś został ostrość. Bardzo ładnie cię proszę, słabostrość. Aj. Zbliżymy jeszcze bardziej. O, teraz bardzo ładnie. Złapana ostrość. Tak, mamy podpis. Ten napis jest bardzo wyraźny. Bardzo ładnie jest zrobiona skała. To trzeba przyznać. Czaszki. Tu żebra. Noga. Bardzo podoba mi się to, że on stoi tak ledwo na tej skale. Sama postać jednak, zwłaszcza tutaj, kiedy pójdziemy w okolice skóry, może obróćmy trochę bardziej w stronę światła. O, kiedy pójdziemy w okolice skóry, mogłaby wyglądać trochę lepiej. Ta skóra mogłaby wyglądać trochę wyżej, natomiast nie można jej odmówić w żadnym wypadku dokładności. Każdy mięsień mniej więcej wygląda tak, jak powinien. Nie jestem lekarzem, więc trudno mi też tutaj powiedzieć. Złapiemy ostrość. Tak, tutaj kunai widzicie wychodzące, szykujące się do ataku. Jakieś włoski tutaj delikatne, pewnie zapakowania są. Mamy dynamicznie zawijający się strój. Wszystko jest bardzo ładnie dynamicznie dopracowane. Mamy maskę odrobinę zdartą. Znowu musimy złapać ostrość. Złapmy tam ostrość, złapiemy ją. Dobra, mamy i znowu stracił ostrość i znowu łap. No prawie, dobra, może być. Jak widzimy, maska odrobinkę zniszczona. Z obu stron dość symetrycznie, to jest trochę szkoda, fajnie jakby było tylko z jednej strony. Pasy naciągnięte, druga ręka wyciągnięta, przygotowywana do ataku. Ogółem sama postać jest bardzo fajna, bardzo fajnie zrobiona, bardzo dynamiczna.
Mogłaby być trochę bardziej ta skóra dopracowana, jak już powiedziałem. Złapmy tą ostrość. Złapmy tą ostrość. Dobra, jest ostrość. Mogłaby być ta skóra odrobinka bardziej dopracowana, ale sama figurka jest bardzo duża. W gruncie rzeczy przez podstawę. I jak sobie spojrzycie, naprawdę robi wrażenie kogoś, kto atakuje, kto ma zaraz zaatakować, zaraz uderzyć, uderzyć w nas. Jest dynamika tej postaci. Ale pytany jestem, czy sama kolekcjonerka jest warta swojej ceny? Kolekcjonerka do kupienia była za 384 zł. Bardzo uboga była w porównaniu do tego, co miało miejsce przy okazji chociażby Wiedźmina, ale nie tylko, dlatego że jak spojrzymy na Lords of the Fallen, jak spojrzymy na poprzednie kolekcjonerki, które byliśmy, to ta zdecydowanie jest najbardziej uboga. Najbardziej boli brak albumu. Brak albumu kolekcjonerskiego. No ale niestety tak sobie przewidzieli twórcy tej gry, żeby nie ta kolekcjonerka wyglądać. Natomiast sama figurka jest już bardzo przyjemnie zrobiona. Ja osobiście bardzo bym wolał zamiast komiksu jakiegoś artbooka związanego z Mortalem, postaciami, z koncept artami. Byłoby to bardzo, bardzo przyjemne. Niestety nie zostało nam to dane. Ja wam oczywiście pokażę standardowo, jak wygląda ta kolekcjonerka cała przy rozłożeniu. I niestety trzeba powiedzieć, że jest dość surowa, dość słaba. No ale co tu na to poradził? Tak czy siak tak wygląda kolekcjonerka. Jeżeli chodzi o samą nią, jeżeli kręcą was figurki, to jest to dobra kolekcjonerka. Jeżeli figurki to jest taki przyjemny dodatek, to myślę, że można się wstrzymać przy tym celu. Dobra, no na mnie na dzisiaj to tyle. See you!